Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym kilka słów na wstępie powiedzieć. Witamy serdecznie i dziękujemy za przybycie na nasze przedstawienie teatralne pod tytułem Salineczka, które jest uwieńczeniem projektu Bajkowe Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne, dofinansowanego ze środków programu Funduszu Małych Inicjatyw Obywatelskich. Może niektórzy z Państwa już wiedzą, a jeżeli nie, to pozwolę sobie przypomnieć, że jest to nasz drugi projekt z udziałem seniorów z Bystrzycy Kłodzkiej. Chciałam Wam, moi kochani, z tego miejsca podziękować za to, że po raz kolejny zgodziliście się współpracować z nami i podjęliście wyzwanie wystąpienia na tej scenie. Przepraszam, to jest moje pierwsze wystąpienie. Celem i głównym założeniem naszego projektu była aktywizacja oraz międzypokoleniowa integracja osób starszych. W spektaklu wzięły udział dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Pławnicy. Wielkie podziękowania i słowa uznania kieruję do naszych kochanych dzieci i ich rodziców. Bez Was, moi drodzy, nie byłoby żadnego przedstawienia. Przedstawienie jest odpowiedzią na Wasze prośby. Bardzo spodobały Wam się występy, a Wasze zaangażowanie oraz radość płynąca z prób była dla nas prawdziwym motorem napędzającym nas do działania i pisania kolejnych projektów. To dla Was, moi drodzy, działamy i wszystkie inicjatywy podejmujemy z myślą o Was. Chcemy, aby nauka w naszej szkole, wyjątkowej szkole, była dla Was nie obowiązkiem, ale przede wszystkim pasjonującą przygodą i przyjemnością. Na koniec dziękuję pani dyrektor Domu Kultury Ewelinie Balczak oraz jej wspaniałym pracownikom za udostępnienie sali do prób i występów. W tym miejscu nie sposób jeszcze nie wspomnieć o osobach, bez których nie byłoby żadnych projektów. Mówimy oczywiście o naszej pani dyrektor Karinie Salitrze. Dziękujemy za motywację i za pomoc. Na każde zawołanie nigdy nas nie zawiodła. Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom ze szkoły w Pławnicy za Wasze wsparcie i za pozytywną odpowiedź na każdą prośbę o pomoc jesteście niezawodni. Cieszymy się, że możemy pracować w tak zgranym i serdecznym zespole. Szczególnie chciałam tutaj podziękować pani Ani Szokalskiej i panu Dawidowi Frejowi, bo są na każdych próbach, też są na każde zawołanie i bardzo Wam tutaj dziękujemy za pomoc. A teraz na koniec kończę i zapraszam na nasze przedstawienie. Dziękuję bardzo. Witam Was, moi widzowie. Witam Was, kochane dzieci i wszyscy przybyli. Czy lubicie bajki? Tak! Siądźcie więc wygodnie i wyruszymy do krainy baśni. Opowiem Wam jedną z najstarszych i najpiękniejszych bajek na świecie. Opowiem Wam bajkę, więc wyruszamy. Dawno, dawno temu w dalekiej krainie żyła kobieta, która bardzo chciała mieć dziecko. A ponieważ dziecka mieć nie mogła, udała się do wróżki, o której mówiono, że na wszystko potrafi znaleźć radę. Pomóż mi, wróżko, błagam o radę. Tak bardzo chciałabym mieć dziecko. Jestem taka samotna.
Spełnię Twe życzenie, kobieto. Nie mogę patrzeć na Twoje cierpienie. Weź te ziarno, zasadź je w domicy, podlewaj i czekaj cierpliwie, aż wyrośnie z niego kwiat życia. Gdy kobieta wróciła do domu, wzięła donicę i zasadziła w niej ziarnko, zrobiła tak, jak jej wróżka kazała. Ku jej zdziwieniu z ziarenka wyrósł przepiękny, kolorowy kwiat, ale płatki jego były ostulone. Kobieta nachyliła się, pocałowała i płatki rozchyliły się, a wtem ukazała się przepiękna, maleńka dziewczynka. Jaka ty jesteś piękna i maleńka, córeczko kochana. Spójrz, nie mierzysz nawet cala. Nazwę cię więc Calineczką. Och, matulu kochana, ja cię cieszę, że mogę cię zobaczyć. Przygotuję ci łóżeczko z lubinki orzecha, wyścielę cię płatkami fiołków i róż. Niedługo jednak trwała radość kobiety, bo gdy dziewczynkę do snu ułożyła i zostawiła samą w pokoju, do pokoju oknem wskoczyła ropucha i porwała dziewczynkę. Jesteś wymarzona i jedyna dla Żabiego syna. Będziesz dla niego piękną żoną. Jesteś taka mała, będziesz z młodym ropuszkiem w głębokim bagnie mieszkała. Ropuszku, kochany, popatrz, wybór żony jest udany. Kum-kum jest wspaniała, kum-kum, chcę, by żonę mąż stała, kum-kum. Nie chcę żaby mieć za męża, nie chcę mieszkać u ropuchy. Nie marudź, dziecino, ułożę cię na liściu lilii wodnej. Będzie ci wygodnie i stąd nie uciekniesz. A gdy się rankiem obudzisz, wyprawimy wam wesele. Ropuszku, dołożymy wszelkich starań, aby wasz ślub był najwspanialszy na świecie, a ty się prześpi, moja miła, byś na swym ślubie wyglądała kwitnąco i wszystkich gości zachwyciła. Thank you.
płacz, maleńka calineczko, zaraz ci pomogę. Ten list stanie się twoją łódeczką, a ja cię pociągnę i popłyniesz daleko od Rapuchy i jej syna. Liść płynął daleko, daleko, daleko. Calineczka cieszyła się blaskiem słońca, jednak wtem nadleciał chrabąszcz i nim calineczka zdążyła krzyknąć, porwał ją. Urocza jesteś moja, śliczna i na żonę się nadajesz. Posil się kwiatowym sokiem, więc wnet przedstawię cię mojej rodzinie. Wybacz, chrabąszczu, ale niestety musisz poszukać sobie innej żony. Jestem małą dziewczynką, calineczką mnie nazwano. Co to jest? Fe, wygląda pokracznie. Jakie cienkie w pasie. Nie podoba mi się fe. O, ja nieszczęśliwy. Po co ją porwałem? Faktycznie jest nieładna, ma tylko dwie nogi. Odejdź, bo według nas jesteś paskuda. Ja paskuda, ja brzydactwo. Począć biedactwo małe, błąkało się po świecie, aż nadeszła sroga zima. Calineczka nie zwlekając, na grzbiecie jaskółeczki siadła, mocno się do niej przytuliła i wzbiły się obie wysoko, wysoko, frunęły ponad lasami, ponad łąkami, piły wodę źródlaną i doleciały do przepięknego kraju. Tu jest mój dom, lecz tobie, calineczko, poszukam piękniejszego. Który z tych kwiatów ci się podoba? Może ten największy? Jestem wolna, a te kwiaty jakie cudne. Witaj, calineczko, jestem twym czarem olśnionym. Przeszukałem cztery świata strony, tu cię znalazłem myśli. Imię oświadczyni, zechciej być moją żoną, królową wszystkich kwiatów przeze mnie wymarzoną. Zostanę z tobą na zawsze, o niczym innym nie śniłam, nareszcie mój los się odmienił. I gdy to rzekła, w prezencie skrzydła od elfa otrzymała, by ze swym mężem ku słońcu latać umiała. Tak to oto calineczka w królestwie kwiatów swój dom znalazła prawdziwy. Tam z księciem żywot wiedzie szczęśliwie, a matkę calineczki często odwiedzają i o swym szczęściu chętnie jej opowiadają. Skąd o tym wszystkim wiem? Wiem, jaskółeczka do mnie z ciepłych krajów przyleciała, pod mym oknem gwiazdko uwiła i historię tę opowiadała. Jest to najpiękniejsza bajka, jaką żeśmy poznali. Cześć!
ze szkoły Pławnicy z oddziałami integracyjnymi. W roli Calineczki wystąpiła Sandra Jałowiecka. Brawo! Matkę zagrała pani Justyna Czajka. Wróżką była Jagoda Jesionowska. Żabki to żabki z przedszkola w Pławnicy. Żabą była pani Krystyna Woźniak. Brawo! Ropuch Andrzej Mytupski. Motyl Maja Cyba, ksiądz Adrian Pianik, krabąszczówna Natalia Sikora, mysz pani Teresa Marcinów, krecz pan Jan Michalak, jaskółka Wiktoria Grześków, Jakub Bury. Spektakl przygotowała pani Sylwia Sobia i pani Magdalena Widnicka, a ja babcia Agnieszka Samborska. Jeszcze chwileczkę cierpliwości, ja później zabiorę głos, poproszę aktorów i wszystkich, i tych starszych, i tych młodszych, żeby jeszcze chwileczkę postali, bo powiem państwu, że wczoraj i panie razem z dziećmi i seniorzy mieliśmy spektakl w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy dla seniorów tam przebywających. I zgłosiła się do nas pani Joanna, że zna pięknie wierszyk o Calineczce i przyszła dzisiaj tutaj i ten wierszyk chciałaby państwu, nam wszystkim powiedzieć. Zapraszamy pani Joasiu, a my jeszcze chwilę posłuchamy pierwszego wiersza. Zalubniają tak. Czy zastanawiali się państwo kiedyś, co się wiąże z Krasnoludem? Był kiedyś taki polski poeta, Konstanty Ildefons Gałczyński, który właśnie o tym napisał bardzo piękny wiersz. Wiersz nosi tytuł Narodziny Dzieciątka. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w lesie. Pod stopami marynek, a nad głową szumiące drzewa. Konstanty Ildefons Gałczyński, Narodziny Dzieciątka. Mchy mówiły, a cóż za złocistość, chyba będzie jaka uroczystość. Dzień się z dębem rozmawiał znacząco, że się cudo zdarzyło na łące. Potem poszły poszumy trawami, przyszła noc ze wszystkimi gwiazdami. Zeszedł księżyc, rumiany jak lukasz, rzekł wiatrowy, ty mi trawy rozdmuchasz. I rozdmuchał wiatr o słuszne trawy, zerknął z góry w nie księżyc ciekawy, a tam dziecko leżało w sitowie, krasnolud zrodzony na nowiu. I przywołać rozkazał stworzenia stary księżyc i tańce i pienia, uczci czynić dzieciątka onego, złocistego, niewiadomego. I świetlików ognistą czeredę witał strumień płynący w dół. A bór szumiał jak stary kredens, pełen zajęcy i ziół. Przepraszam, proszę państwa, Jaś, ale to jest na tej scenie mój debiut. Dziękujemy pani Joanno, przepięknie. Bardzo dziękujemy pani Jasiu. Dziękujemy, że pani zechciała. Chwileczkę jeszcze pani Jasiu, chwilę. Dziękujemy. Jeżeli to jest debiut, to zapraszamy, jak będzie następne przedstawienie, może jakiś kolejny wiersz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja też chciałam powiedzieć państwu, bo dla mnie to był ten spektakl, który obejrzałam.
był dla mnie szczególnie wzruszający, bo przypomniały mi się lata właśnie dzieciństwa, kiedy również grałam w takim przedstawieniu. Grałam rolę jaskółki. Dlatego również dziękujemy jeszcze raz. Proszę Państwa, tutaj Pani Sylwia już wszystko w zasadzie powiedziała. Działa u nas koło teatralne w szkole. Opiekunami są Pani Sylwia Sowiak, Pani Magda Winnicka. Pomagają wszyscy nauczyciele w tym spektaklu. Szczególnie pomagała Pani Ania Szopalska i Pan Dawid Frej, tak jak powiedziała. No ale, proszę Państwa, najważniejsi są aktorzy. I ja chciałam zwrócić uwagę na ten fakt, o którym też Pani Sylwia mówiła, ale to zderzenie pokoleń, zobaczcie jakich, to nie ja z seniorami, bo ja już niedługo będę seniorką, to te malutkie dzieci dwa dni z rzędu wspólnie z seniorami przedstawienie grali i w domu pomocy społecznej i tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj przybyli, koleżankom i kolegom. Proszę Państwa, tutaj Pani Agnieszka mówi, że seniorka to babcia, ale babcia tylko tutaj na scenie, to nasza koleżanka z pracy. Pracowałyśmy razem, Pani Agnieszko, no chyba, że ja też jestem seniorka, no nie wiem. W każdym razie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, mówię, my z seniorami pisaliśmy projekt. Ja już nie będę mówiła, jeszcze tylko trochę. Myśmy z seniorami pisali projekt i to jest ważne, że teraz tak jakby mówię, no nie ma projektu takiego, że seniorzy korzystają, a ja Państwa dalej widzę. Widzę na scenie, widzę tam, czyli jesteście z nami i to ważne, a w grudniu kolejna edycja ASOS-a, piszemy dalej, także być może, że to nie ostatnie spotkanie. Zresztą seniorzy byli w szkole niedawno, bawili się z nami. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję seniorom. Ale chciałam tutaj podziękować dwóm seniorkom. Jedna brała u nas w projekcie udział, a jedna zjawiła się tutaj wśród seniorów dzięki pani Magdalenie Winnickiej, która wybrała naszą szkołę jako swoje miejsce pracy. Bardzo, bardzo serdecznie chciałabym poprosić, nie wiem, czy pani będzie mogła, chciałam uhonorować panią Eugenię Zielińską tytułem przyjaciela szkoły, a zaraz Państwu powiem dlaczego. Pani Eugenia Zielińska, babcia pani Magdy, te wszystkie piękne stroje wraz z panią seniorką, która, z którą współpracowaliśmy, to jest jej dzieło. Pani Eugenio, bardzo, bardzo dziękuję. Poproszę o brawa. Mało tego, pani Eugenia przed chwileczką powiedziała, że jak jeszcze coś trzeba będzie usług, ona uszyje. I mamy jeszcze wśród nas jedną seniorkę, która w grudniu się prawie i też brała udział w szyciu tych strojów. Pani Bożena Kańska. Bardzo proszę, Pani Bożenko. Pani Bożenko, to mama Pani Sylwii. Więc zobaczcie, nie też dobrze. Więc zobaczcie, jakie ogromne zaangażowanie. Pani Bożenko. Brawo, brawo. Proszę Państwa, i na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Chciałabym tutaj na ręce Pana Radnego podziękować, bo dla Pani Eweliny Barczak, dyrektora
tutaj domu Bieskiego Szewka Kultury. To właśnie dzięki niej możemy tutaj przychodzić, możemy tutaj wykonywać próby i możemy tutaj dla Państwa się udzielać. Panie. Widzicie? Daję Panu kwiata. Wiemy, brawo. Proszę przekazać. Dziękuję. I cóż, proszę Państwa, myślę, że spektakl będzie niebawem, gdzieś jakieś święta się pojawiają. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję i na koniec, proszę Państwa, mówiliśmy o szkole. Rzeczywiście, to jest praca dzieci, praca nauczycieli. Ja tylko jestem od zarządzania, a drugą taką osobą, która cały czas nas wspiera i cały czas zarządza, jest Pan Paweł Blachowicz. Prosił mnie, żeby go nie wymieniać, ale nie sposób jest, bo to dzięki niemu jesteśmy w szkole, jesteśmy tutaj z Wami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panie Pawle, idę do Pana, a Państwu dziękuję za obecność jeszcze raz. Ten balon, to jest twój na pewno?